Jeżeli chodzi o kampanię Bronisława Komorowskiego, to można ją ocenić dobrze, aczkolwiek występują niespójności komunikacyjne, czyli pewne niekonsekwencje, dzięki którym marszałek Komorowski płaci pewną cenę sondażową w tej chwili, a zobaczymy, jak będzie w pierwszej turze. To znaczy, z jednej strony hasło Zgoda buduje, a z drugiej strony działania różne jego i sztabu, które raczej są działaniami zaczepnymi. Albo na przykład z jednej strony mówienie, że wytoczy proces, później chwila wahania, powiedzenie, że ja jednak nie chcę się ciągać po sądach, po czym znowu okazuje się, że wytacza proces. I to wszystko jest dobrze, dopóki jest konsekwentne. To moim zdaniem nie jest konsekwentne. I widać, że sztab trochę gdzieś znalazł się w jakimś zaułku, z którego nie bardzo sobie w ostatnich dniach kampanii nie bardzo sobie może wyjść. Poza tym marszałek Komorowski miał trudny początek tej kampanii. Ma trudniejszą sytuację niż Jarosław Kaczyński, bo pełni różne inne funkcje, za które też jest oceniany. Dużo spójniejszą komunikację miał Jarosław Kaczyński, który jednakże w końcówce trochę nie wytrzymał i też gdzieś tam widać, że sztab poniosły trochę nerwy, bo ten proces to było kompletnie niepotrzebna sprawa na przykład i różne też inne zaczepki, to głównie ze strony sztabu, bo tutaj jest ta różnica, że Jarosław Kaczyński mniej atakował dużo osobiście niż Bronisław Komorowski, a raczej sztaby tu miały więcej do powiedzenia niż sztab Jarosława Kaczyńskiego, ale on tą spójnością, którą od początku prezentował i tym zdecydowaniem się na jeden wizerunek i na jego zmianę zyskał, bo zyskał sondażową i konsekwentnie to robi, no właściwie do dzisiaj, poza pewnymi drobnymi wyjątkami, ale to naprawdę, jeżeli chodzi o standardy kampanii, to i tak nie są to jakieś sprawy bardzo agresywne.